Mamy dzisiaj 4 maja 2022 roku, akurat rok nie ma aż większego znaczenia, chodzi, że jest 4 maja i wcale nie dlatego, że dzisiaj maturzyści zaczynają maturę, w ogóle powodzenia, maturzyści, ale dacie radę, tylko dlatego, że mamy dzisiaj Dzień Gwiezdnych Wojen. Tak, Dzień Gwiezdnych Wojen, dzień mojego, na tę chwilę, co mogę spokojnie powiedzieć, najważniejszego i ulubionego uniwersum. Z tym to w ogóle by były u mnie jakieś problemy, bo na początku był to Harry Potter, on w pewnym momencie jakoś tak... Nie wiem nawet dokładnie dlaczego. Po prostu jakoś tak stał się na równi z Gwiezdnymi Wojnami, które kiedyś nie miały dla mnie aż tak wielkiego znaczenia, albo nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, że aż tak ważne dla mnie są. Finalnie po tej takiej, powiedzmy, walce trochę, no to właśnie Gwiezdne Wojny od jakiegoś czasu uważam za swoje ulubione uniwersum. A dlaczego tak? No właśnie po to ten film robię. Za co kocham Gwiezdne Wojny? Takie pytanie sobie postawiłem już w dniu wczorajszym. W ogóle, generalnie, jeżeli chodzi o ten film, który widzicie, to ja miałem w ogóle jakieś pomysły różne, żeby coś zrobić. No, generalnie chciałem zrobić film z okazji tego dnia. Na początku miałem jakieś pomysły, że zrobię jakąś taką potężną analizę, potężną teorię. Taką naprawdę, taką naprawdę top. Tak naprawdę top. Potem doszedłem do wniosku, że w sumie nie mam pomysłu na jakąś teorię a nawet jeśli to musiałbym troszeczkę więcej czasu na nią poświęcić, a w sumie nie wiem nawet kiedy zacząłem dokładnie myśleć, w każdym razie nie zdążyłbym takiej teorii oi zrobić i nawet czułem, że może to nie jest dobry pomysł, że chyba to sobie odłożę na jakąś inną okazję. Potem pomyślałem właśnie o takim filmie, że za co kochamy Gwiezdne Wojny. Tak, bo kochamy, ponieważ tak, poczytałem sobie troszeczkę y, zdań w internecie, tam niektórzy właśnie y, ludzie mówili co uważają, popytałem paru znajomych, ale to też o tym tutaj wspomnę, żeby nie było, że moja praca poszła na malne, To szukałem wideo i pytanie moich znajomych, ale właśnie chodzi o to, że ja się w pewnym momencie zacząłem zastanawiać, a za co ja kocham Gwiezdne Wojny. I powiem wam, że średnio jakoś mogłem to wymyśleć w dniu wczorajszym, bo to w dniu wczorajszym zbierałem materiały i miałem nagrywać film, który miałby dzisiaj się pojawić. Ja nagrałem generalnie ten film właśnie w 4 maja. Bo tak doszedłem do wniosku, że chyba najlepiej będzie, kiedy ja po prostu rozstawię telefon i zacznę mówić. Nawet może to w ogóle będzie film bez cięć, bo szczerze mówiąc mi się bardzo luźno, choć obawiałem się, że nie będzie. Obawiałem się, że zaraz się zatnę, czegoś nie powiem, będą jakieś konieczne te cięcia, a jak dobrze pójdzie, to ten film weci bez żadnych cięć. A ja taki film bardzo lubię. Jak jest jakaś okazja, to lubię takie filmy zrobić. A mówi mi się naprawdę bardzo swobodnie. Chyba, że gorzej będzie, jak dojdę do momentu, w którym będę musiał już mówić na temat. No, ale po prostu uznałem, że taka będzie najlepsza opcja, że ja po prostu tak, prosto z serca, bez jakiegoś większego przemyślenia, chociaż no coś nam pomyślałem, po prostu powiem co myślę. Bo, no jednak, jeżeli to jest yy, moje urbane uniwersum, no to chyba będę potrafił powiedzieć, dlaczego je ja kocham, bez jakiegoś większego zastanowienia. Więc myślę, że taki film właśnie jest taką najlepszą formą, właśnie z tej okazji. No więc już chyba mogę przejść. Za co ja kocham te Gwiezdne Wojny? No i właśnie jest dobre pytanie za co, bo ja sam nawet niedokładnie wiem za co. Chyba po prostu za wszystko co możliwe. Od samej opowieści, która jest po prostu, no jest fantastyczną opowieścią. To jest jednak naprawdę taka bardzo fajna przygoda. Przygoda w odległej galaktyce, gdzie mamy walkę dobra ze złem. No takie trochę standardowe, ale jednak takie no, takie trochę inne niż zwykle. No, bo mamy to jednak tutaj wszystko właśnie w takiej formie, yy, w takiej formie yy, kosmicznej, z, właśnie, z takim właśnie tutaj yy, choćby Weiderem. No, Weiderek to jest świetnym antagonistą po prostu, z Rukiem, który, o właśnie, ruch postać Ruka. No, ale do postaci to za chwilę przejdę. No, ogólnie cała opowieść, ze wszystkimi różnymi rzeczami, to jak ona wygląda i jakie ma możliwości, bo to można naprawdę tej historii wymyślać różne koncepty. Jak właśnie pytałem znajomych, no to y, dużo osób sobie chwalą Mandarinę, niektórzy sobie chwali ogólnie samą podstawę, no ale chwali po prostu różne części. Ja osobiście głównie chwalę właśnie głównie części, bo na przykład moim ulubionym tworem jest y, dalej i chyba pozostaje na zawsze, jest epizod szósty, bo jest to w ogóle też pierwsza rzecz, jaką ja obejrzałem y, w telewizji, pamiętam, jak miałem z 5-6 lat. Leciał kiedyś epizod szósty, y, moja mama chyba wtedy go po prostu włączyła, Jest ja tak oglądałem i. Tak właśnie jak sobie zacząłem zdawać sprawę, jak ważne jest dla mnie to uniwersum, to sobie właśnie o tym przypomniałem, że oglądałem epizod 6 jak byłem mały. Więc no po prostu możliwości są wielkie, możliwości są wielkie, na pewno możemy stworzyć wiele różnych fantastycznych historii i powstają kolejne, no legendy już nieistniejące, a daj powstają książki, daj powstają komiksy. Generalnie możliwości tego uniwersum są wielkie. I każdy z nas może wymyślić postać, która się tam znajdzie. Może znaleźć się w tej odległej galaktyce, to też jest taka może trochę forma oderwania się od rzeczywistości. Znaleźć się w jakiejś innej, raczej ciekawszej niż ta, w której jesteśmy. No przynajmniej ja tak to odczuwam. Szczerze mówiąc, no gdybym umiał, to też bym może wymyślił sobie jakąś postać i osadziłbym ją w Gwiezdnych Wojnach. No nie mam jeszcze takich umiejętności wymyślenia postaci, ale... Są ludzie, którzy takie umiejętności posiadają. No choćby właśnie ci, którzy piszą książki, którzy komiksy rysują. No wymyślają te wszystkie historie. Bo jednak no, nie, za nie zatrzymało się to na filmach. To daj się rozbudowuje i daje się będzie rozbudowywać. No choćby teraz Kenobiego mamy za chwilę, za rokiem. No gdyby nie yy, ktoś, kto wymyślił inkwizytorów, no na przykład inkwizytorów, no, no dobra, w Kenobi będzie o wiele więcej rzeczy niż tylko inkwizytorzy, ale choćby sam przykład, nie? No nie mieliśmy inkwizytorów w głównych filmach, a nagle ktoś ich wymyślił. To jest jakieś zawsze zbudowanie, prawda? Albo choćby Stała publika. No, przecież ludzie, tam jest tyle historii, do wymyślenia, stałe publika. I ja się w Otry Public nagrałem, w Kotoranie, grałem, jeszcze muszę zagrać kiedyś. No, generalnie samo, że ludzie stworzyli stałą publikę. Na podstawie tego, co mieliśmy w filmach, stworzyli coś, co się działo milion lat wcześniej. Nie, no, milion przesadziłem. No, te tysiąc tam, ileś lat wcześniej. Poprawcie mnie w komentarzach. Znaczy, no nie wiem, ile to dokładnie, bo nie jestem aż tak wielkim fanem. Znaczy, jestem wielkim fanem, a nie mam aż takiej wiedzy. Muszę swoją wiedzę w ogóle poszerzyć. Muszę obejrzeć wszystkie Twoje, jakie istnieją, bo da jest kilka zanomander, ja nie na nie na przykład nie oglądałem, jest mi z z tym głupio, ale trzeba go będzie obejrzeć. Więc ogólnie, za możliwość, tutaj naprawdę za wielką historię, która sama w sobie, ta podstawa historii jest po prostu fantastyczna. No właśnie walka dobra ze złem, luk yy, z całą rebelią kontra imperium to jest super. No i ogólnie możliwość rozbudowania tej historii na wiele różnych sposobów i to, że nawet jeżeli masz jakiś pomysł taki niezbyt, to jest szansa, że go możesz tam umieścić. No, to jest naprawdę fantastyczne. No i postacie, właśnie, tak jak mówię. No, Luke, słuchajcie, kto nie mógłby się z Lukeiem utożsamić? Luke, chłopak po prostu, który mieszka na Tatui, i na jakimś kompletnym zadupiu galaktyki, nagle zostaje wielkim bohaterem i ratuje świat. No, błagam was, no. Kto by tak nie chciał? No, dobra, może są, którzy by nie chcieli, ale dużo osób, tak właśnie, jak czytałem sobie po internecie, dużo osób właśnie chciałoby. W znaleźć się na miejscu Ruka, że tak się utożsamiają z zukiem. Chłopakiem, który no, praktycznie miał nic, bo przecież jedynie co miał, no to był tym farmerem, pomagał yy, w Jedyna opcja, jaka była, żeby uciec z tej planety, to zapisać się do Akademii Imperialnej. A tu nagle zostaje wielkim bohaterem. Okazuje się, że ma magiczne moc, no bo w końcu jest rycerzem Jedi. Znaczy, może być rycerzem Jedi, bo ma moc. No i ratuje tu jest świat. Tu jest świat. I jeszcze się okazuje, no, synem Rhoda idea, Data Kurde, zawsze mówię tylko Vader. Nie wiem, jak mam powiedzieć dat, albo Roth, to już nie wiem. Zawsze mówię po prostu Vader, tak najprościej. Okazał się, z synem Vadera, czyli też jakiejś bardzo potężnej postaci. No kto by tak nie chciał? Kto by tak nie chciał? Ja bym chciał. Ja bym chciał jak najbardziej. Vadera też mógł, mógłbym być. W ogóle, Vader to też, jeszcze tutaj, no, no Vader jest w sposób świetnym antagonistą. Wiem, że dużo osób, jak oglądało, jak się było młodszym, to się bało Vadera. Ja chyba nie bałem się Vadera, chociaż nie wiem. Próbuję sobie przypomnieć, czy kiedykolwiek się Wystarczyłem wejdę, a Możliwe, że tak było, ale tego nie pamiętam, więc nie wiem, szczerze mówiąc. Możliwe, że tak było, ale naprawdę nie wiem. No i co jeszcze? No już tam, imperator i pozostałe postacie to już przemijmy. ale w ogóle przesłanie Gwiezdnych Wojen. Gwiezdne wojny niosą ze sobą dużo przesłań. No, przede wszystkim, że warto robić dobre rzeczy. No, tak, może nie, to chodzi to nie brzmi, no, no jednak. To dobre, jednak, no, finalnie zwyciężysz. Wa warto robić dobre rzeczy. Wejder, który niby nie miał szans na to, żeby naprawić swoje błędy, jednak naprawił, że prawdziwa przyjaźń istnieje, no bo mamy Luka, Hanna i Leia, no to są prawdziwi przyjaciele. No i wiele różnych innych przesłań, które niosą za sobą Gwiezdne Wojny. No takie właśnie przez myśl No ale jednak, ja chyba sam, nawet czasami, właśnie oglądając Gwiezdne Wojny, to trochę w to dobro bardziej wierzę, że ono rzeczywiście istnieje, że dobro zwycięża. Fakt to jest właśnie niezłe, że film jakiś potrafi mnie sprawić, że ja będę czuł coś takiego, że dobro istnieje, że ja takie co, w takie coś uwierzę. Znaczy ja w to ogólnie wierzę, ale ja w to wierzę jeszcze bardziej dzięki filmowi. W ogóle filmy mają naprawdę wielką moc, dlatego ja kocham filmy kocham Gwiezdne Wojny, bo mają wielkie możliwości. No i nie wiem czy jeszcze coś tak pod względem samego, samych filmów, ale przede wszystkim społeczność. Społeczność, tak jest. Ja sam znam wielu fanów Gwiezdnej Wojny i to nas właśnie łączy. Gwiezdne wojny łączą ludzi. I tu też, właśnie moi znajomi, których pytałem, mówią dużo z nich, że dzięki Gwiezdnym Wojnom poznali fantastyczne osoby do dyskusji, do spędzania czasu. Mój znajomy Kosprey też właśnie mówił, że dzięki w ogóle Gwiezdnym, Gwiezdnym Wojnom stał Kosprey. Znaczy, nie. Tego nie powiedział, ale powiedział, że robił cosplay gwiezdnowojenne i że dobrze się czuje, kiedy właśnie może ubrać sobie jakiś cosplay właśnie, gwiazdo i się po prostu wtedy świetnie czuje. Także, no, to też właśnie jest społeczność. Społeczność zbierają się ludzie i po prostu, no razem, razem po prostu są inni ludzie. Kiedy właśnie mamy ludzi z podobnymi pasjami, to po prostu jest, no, no fajniej jest po prostu. Nie miałem już gadam kompletne głupoty, po prostu, no mówię. Mówię, co mi się na język przyniesie. No ale fakt. Jednak fani Gwiezdnych Wojen to jest ogromna społeczność. Ja sam zresztą będę na Pyrkonie i będę miał cosplay też. Więc po prostu, no, ja wtedy pewnie będę przeszczęśliwy. Zresztą będzie z tego film, więc sami zobaczycie za, za miesiąc. Bo to będzie za miesiąc. Ech, chyba wszystko. Nie wiem, szczerze mówiąc. Gadał dopiero 10 minut, a mam wrażenie, że mógłbym grać kolejne 20. Ale też nie wiem, czy gadanie dłużej by miało sens. Dokocham no, Gwiezdnych Wojen po prostu za, za to, jakie są. Za to, że jest to fantastyczna opowieść. W ogóle sama nawet daje mi to rozrywkę przede wszystkim. Jest to fajna przygoda, którą się fajnie ogląda. No ale też daje mi to taką powiedzmy ucieczkę od rzeczywistości. Bo jednak jest to w odległej galaktyce. Czyli bardzo daleko stąd można powiedzieć. No i jak ja widzę taką przygodę, to aż po prostu czuję się jakbym był trochę w innym miejscu. I kiedy niezbyt mam ochotę być tu gdzie jestem. W mogę też właśnie obejść Gwiezdne Wojny. Ja wiem, że to brzmi trochę dziwnie. Ale to daje taką trochę właśnie... Jakie, taką, takie poczucie ucieczki od rzeczywistości. No i właśnie też to podnosi na duchu, no to co mówiłem o tym, o tym przesłaniu, właśnie, że jednak dobro zwycięża mimo wszystko, nawet jeśli to złe jest potężne, no bo spójrzcie na Vejdea i Imperatora, a finalnie Luke, który nie wydawałoby się, że miałby szansę, jednak zwyciężył. Jednak pokonał Imperatora no, z pomocą Vejdea. Vejdea odkupił swoje winy, też właśnie, że to dobre jednak w nim dalej istniał i zwyciężyło nad tym złem. No i właśnie to, że zbierają się ludzie, że dzięki Gwiezdnym Wojnom poznajemy innych ludzi. Nie jesteśmy sami. Poznajemy nowych ludzi i możemy jakoś właśnie razem rozmawiać. Ta dyskusja o Gwiezdnych Wojnach jest naprawdę super. Ja wielokrotnie dyskutuję z innymi fanami, no choćby z Adim. Naszym tutaj, naszym tutaj Adim, panem ekspertem. On też jest, też jest fanem Gwiezdnych Wojen i nie tylko Adi, ale tutaj mówię o Adim, bo wy go już znacie. No my o Gwiezdnych Wojnach też dużo rozmawiamy i czekamy bardzo na Kenobi'ego. Na pewno też się wtedy pojawi z nim jakiś materiał. Więc on po prostu, po prostu Gwiezdne Wojny dają mi wiele. Dają mi wiele radości. I pod takim względem samego oglądania i wszystkiego, co z tym związane. I chyba dlatego właśnie kocham Gwiezdne Wojny. Nie wiem, czy to jest satysfakcjonujące nawet dla mnie zakończenie, bo ja sam nawet już nie do końca wiem, co mówię. Powiedziałem po prostu, wyrzuciłem z siebie, co uważam, że po prostu te Gwiezdne Wojny kocham za to, jakie są. No bo tak jest. Kocham te Gwiezdne Wojny za to, jakie są. I że są przede wszystkim. I że ja. Nawet jako jakiś taki szeregowy fan gdzieś tam mogę mieć jakikolwiek nawet udział przy tym. Tutaj na YouTubie. Też właśnie ja się cieszę, kiedy mogę o Gwiezdnych Wojnach opowiadać. Fakt, że nie jest to jakaś wielka liczba materiałów, ale cieszę się z tego, że mogę o tym też opowiadać. No i że teraz w ogóle Wam o tym mówię, nie nawet fajnie, fajnie mi tak właśnie siąść i opowiadać. O Gwiezdnych Wojnach, które uwielbiam, które kocham. Ech, Ja wiem, że ten film to jest pewnie kompletne masą, myślane. No ale jeżeli mam po prostu to tak wyrzucić z siebie, co uważam, no to inaczej się nie da, jak po prostu mówić to tak w taki właśnie sposób, a nie inny. Ja jestem i tak są zszokowany, że ja to mówię bez jakichś większych zacięć. Ja nie będę musiał tego filmu w ogóle montować, to jest w ogóle super. Nie muszę montować filmu, po prostu wstawiam i gotowe. To jest super. No ale tak to właśnie jest. Kocham gwiezdne wojny za to, jakie są, za to ile mi dają po prostu. I jest to po prostu wspaniałe uniwersum oraz wszystko co z nim związane. No i to tyle. Także widzowie, oczywiście, na koniec. Niech moc będzie z Wami. Trzymajcie się. Pa!